Pierwsze trzebnickie rodzinne kryterium kolarskie przyciągnęło ponad 150 uczestników. Wyścigi odbyły się w różnych grupach wiekowych. Startowały dzieci, młodzież, dorośli, amatorzy i zawodowcy. Przyjechały sławy polskiego kolarstwa. Ryszard Szurkowski, Henryk Harucki, Jan Brzeźny, Jan Falten, Zdzisław Frona i Jan Jankiewicz. Wydarzenie organizowane było przez gminę Trzebnica i Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu przy sportowym wsparciu Trzebnickiej Grupy Kolarskiej Szerszenia. Biegła cały czas szybciutko, na tyle ile mogła. Jeszcze nie rozumie tej rywalizacji, ale i cały czas z uśmiechem na ustach. Także bardzo pogodna i fajna impreza dla całej rodziny. Ćwiczyłem wczoraj na podwórku. Tak na prostej albo i na zakrętach ćwiczyłem, żeby jak najszybciej jechać. No bardzo nogi bolą i było ciężko, bo kolega mógł mnie w każdej chwili dogonić. Starzy się zawsze ścigamy, ale my już jesteśmy wiekowi, a nie widzimy swoich następców i dlatego chodzimy po szkołach, prosimy sponsorów o dzieci, żeby dzieci przyjeżdżały, załatwiamy nagrody i myślimy, że tutaj będziemy mieć swoich następców i przyszłego mistrza, żeby Ryszarda Szurkowskiego pokonać w końcu. Trasa była krótka. Pode mnie, bo na okrążenia to był taki, były dwa zakręty ciężkie, wypadało się z nich, no ogólnie było dobrze. Tutaj burmistrz i władze miasta zorganizowały kryterium dla mastersów, dla amatorów, ale przede wszystkim dla dzieci, dlatego też ja ufundowałem kilka nagród właśnie dla dzieciaków. To jest taka moja docelowa, najważniejsza grupa. Uważam, że w dzieci trzeba inwestować i zachęcać ich do uprawiania sportu, a kolarstwo jest pięknym sportem. Jest Krzysiek Szurkowski, jest Janek Brzeźny, jest Janek Faltyn. Przyjechaliśmy, z Dzichów Wrona ma być też. Przyjechaliśmy tu właściwie, żeby taką rundę honorową tylko przejechać. Nie będziemy robić tutaj amatorom konkurencji, no bo to by źle wypadało, tak po prostu nie po ludzku. A my chcemy, żeby tu była fajna zabawa. Jak ktoś chce jeździć to i się przykłada do tego, to może być z niego zawodnik. Nie ma nic za darmo. Trzeba, żeby coś osiągnąć, trzeba trenować. Przygotowania to są już od końca grudnia tak naprawdę. Wszystko jest bardziej ustawione po dłuższe dystanse. Kryteria jest bardziej uzupełnieniem treningów. A jak dzisiaj pójdzie, no zobaczymy. Jestem w Stowarzyszeniu Szerszenie Trzebnica. Od 3 lat jeżdżę na rowerze. Mieszkam tutaj w Trzebnicy, więc byłoby chyba nie tak ten nawet nie wziąć udziału w tym wyścigu dzisiejszym. Zabawa, spotkanie znajomych, kolegów, koleżanek. Relaks. W
Forma jest dobra, ale wczoraj ukończyłem wyścig w Ustroniu, Puchar Równicy. Bardzo ciężki górski wyścig, więc dzisiaj, jako że jestem bardziej góralem niż takim na sprinty, może być ciężko, ale jestem dobrej myśli. Ten pierwszy to bardzo dobrze jedzie. Zobaczymy teraz. Jest co pooglądać. Startowało nas wielu. No, każdy wyścig wygrany, no to wielka radość. Trasa bardzo fajna, kręta techniczna, ale w Trzebnicy znaleźli tutaj też bardzo fajne dwa podjazdy, za co no, gratulacje dla organizatorów. No, trasa była technicznie trudna, no i dość selektywna. No, myślę, że tutaj są najlepsze trasy do tego, żeby trenować, no bo są górki, jest dużo miejsc, gdzie jest płasko, więc sprzyja tutaj teren do trenowania. Jeżeli jest nagroda w wysokości 1100-1200 zł za pierwsze miejsce, to się naprawdę rzadko zdarza. Chcemy zmobilizować, zaangażować przede wszystkim rodziny. Jesteśmy miastem, które sprzyja rodzinom i chcielibyśmy, żeby od tych najmłodszych po najstarsze pokolenie dzisiaj się tu spotkały mieszkańcy i mogli wspólnie brać udział w tym wspaniałym kryterium. Ale też i pokazali się zawodowcy i dzisiaj w ich ocenie te wyścigi były bardzo atrakcyjne. No, Trzebnica tu słynie właśnie nie tylko z tej imprezy dzisiejszej. Tutaj jest bieg sylwestrowy, tutaj jest maraton Szerszeni, również w kwietniu. No i teraz władze tutaj organizują pierwszy, pan burmistrz zorganizował pierwszy wyścig, pierwsze kryterium. Myślę, że nie ostatnie.